Witam Was uprzejmie, tym razem z nad jeziorka, w harmonii z naturą. Ślę prosty, konkretny przekaz jak zwykle. Teraz zajmiemy się mianowicie kontrola czy wyjebane. Tak, dobrze słyszysz? Ale nie wyjebane akcja typu, że nie wiem, bierzesz pistolet i strzelasz w dzieci na placu zabaw. Nie o takie wyjebane mi chodzi, tylko obraj swoje cele, robisz wglądy rano i wieczorem i wtedy masz wyjebane, tak? Cieszysz się życiem w ciągu dnia, po wglądach i tak to w skrócie wygląda. Czy zasiałeś swoje ziarna, czy cały czas odkopujesz, czy dotarłeś już do celu? Jak to u Ciebie wygląda? Napisz na maila, podziel się. Jeśli masz jakieś uwagi, przede wszystkim względem siebie, to siebie ogarniamy, a później resztę. Później już resztę się nie chce ogarniać, jak się ogarnęło siebie, bo się rozumie, że jesteśmy jednym ubuntu. Ja jestem, bo Ty jesteś, zbiorowa świadomość. Czyli wszystko to, co Ci wkręcili, to kim jesteś, szkoła, rodzice, to wszystko to jest bujda. Dlatego tak ciężko to ogarnąć na początku. Ale jak już myślisz, że ogarnąłeś, to i tak przychodzą chwile, że i tak musisz się pozbyć tych resztek ego, co wiąże się z jakimś, nie wiem, uwalnianiem emocji. Akcja typu płacze już nie w takich wielkich ilościach, jak w początkowej fazie. Co nie zmienia faktu, że to jest naturalny stan twój, mój i wszystkich, tak? Kwestia tylko, nie wiem, na jakim etapie jesteś. Ale to nie ma, że ogarnąłeś wszystko i teraz są tylko, nie wiem, kolorowe kwiatki, tak? I ha, ha, ha. No nie, nic bardziej mylnego. Każdy jest w procesie i to od Ciebie zależy, czy przejdziesz z tym łagodnie jak z falą, czy nie, czy pod prąd, ale tak czy siak, prędzej czy później Cię to tam zabierze. Więc kontrolujesz się, czy lecisz jak fala? Surfujesz na fali, to nie sprawdzasz cały czas, czy jest woda, czy wiatr jest, tylko lecisz jak fala, tak? Automat już się włącza. To nie zmienia faktu, że trzeba robić wglądy, tak? Nie na wariata i skaczemy do basenu na główkę bez wody. Także sadź ziarna swoich celów, bądź ambitny, pokorny. Przytupem wytaczaj też swoje granice, żeby ludzie nie deptali Ci po głowie. To nie zmienia faktu, że trzeba być mega współczującym. Trzeba wszystko zgrabnie zbalansować. To tyle na dzisiaj z natury. Jeśli się podobało, łapka, hej!